Ja mam to samo. Muszę się wyśmiać, bo inaczej jest problem. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Marcin Wawrzyniak, firma Tropical. Dziś kolejny odcinek z serii Tropical Tour. Odwiedzam kolejnego akwarystę i dziś jestem u Arka. Cześć Arku. Cześć Marcin. Arek to Kulesiowy. Aquaświat. Okej. Arku, jestem tutaj, żeby pokazać Twoje akwarium, w sumie akwaria, które pokażemy też później, ale to akwarium jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ po pierwsze pływają w nim już dość mało popularne ryby. Z tą popularnością to tak, u mnie to jest tak, że nie popularność nawet nie szukam, tylko coś pada w oko i pływa. No tak, okej. Ryby, które pływają tutaj, to pielęgnice pawiołkie. Tak jest. I wieja argentea, 4 sztuki, żeby rozbić trochę tą agresję tych naszych pawiołczek. Słuchajcie, mamy piękne, duże akwarium, a kolejne akwarium, w którym mamy akwaponikę, czyli kolejne akwarium, w którym woda filtrowana jest w ten sposób. Dokładnie. Natomiast zanim o tym porozmawiamy, pytanie, które zadaję każdemu. Skąd akwarystyka w Twoim życiu? To było właściwie, tak jak dzisiaj nawet rozmawialiśmy na początku, chyba gdzieś od małego. Pierwsze akwarium to przytargałem jakąś ramówkę i zrobiłem dla żywca, co go wujek złapał, gdzieś 2 płotki. Ze słabym efektem, bo zdechły bardzo szybko, no, jak żywiec bez tlenu i z trawą bodajże, bo ja wyciąłem taką darń, wsadziłem, żeby miały roślinki. I to tak właściwie od 6 roku życia, tylko no, za czasów PRL-u to było zdecydowanie hobby dla niektórych. Albo trzeba było mieć tatek, to wyspawa, poskleja. I była długa przerwa, a w technikum, jak już mieszkałem sam, jak miałem 17 lat, to kupiłem pierwsze akwarium. No i tak już zazwyczaj zawsze było. Później oczywiście urodziła się córka i na chwilę znikło, bo to też zazwyczaj tak u znajomych widzę bywa, że gdzieś tam wypiera na chwilę dziecko wszystkie hobby, ale jak już dorosła, to tatoś znowu zaczął być dzieckiem. Już moim problemem było to, że ja niestety jako dziecko leżałem w tym akwarium i chyba stąd jest to. To u mnie było wujka, to może też tak faktycznie, bo ja z nosem przy szybie u wujka. No, to jest... Tak jest. Każdy z nas gdzieś tam tego baktyla musiał złapać, pewnie. Tak jest. Słuchaj, akwarium dość duże, litrażowo. 720, bo to jest 2x60x60, taki standard. Przód OptiWhite, reszta bez normalnie. Oczywiście. Powiedz mi, filtracja, oprócz tej akwaponiki, która sporo na pewno tutaj wyciąga. W tej chwili już tylko 2 FX-y, mówię tylko, bo wcześniej też jeszcze była i Cola 450. I było CO2, tylko jak wpuściliśmy te pawiołkie, to już potrzeby się zmniejszyły. No tak, ponieważ wcześniej miałeś trochę inną obsadę. Tak, to było zdecydowanie mniejsze i roślinne przede wszystkim akwarium, piękne, z dwutlenkiem węgla został, to już chyba sterownik tam z boku. Dziś jest kilka jeszcze anubiasów. Tak, gdzieś tam pozostały jakieś resztki anubiasów i właściwie one sobie tu meblują same. Korzenie próbujemy im coś zrobić, no ale korzenie żeśmy dostali, jeszcze się nie chcą utopić. Tak jeszcze się nie chcą utopić, a myślę, że one i tak na tyle, na ile mogą, to przesuwają pewne wszystko rzeczy. Wszystko jeździ, kamienie, tak raz w tygodniu jest inna aranżacja. Podobnie do altolumprologusów, tylko tamte przesypują, a te przesuwają. Nie? A te przesuwają. Słuchaj, jeśli chodzi o tak duże ryby, no na pewno ciężko jest dobrać do nich jakąkolwiek mniejszą obsadę, no bo wiemy dobrze, że pawiołka lubi coś tam połknąć. Natomiast czy pływa coś jeszcze z nimi tutaj? Jak dobrze poczekamy, to pływa. Pływają 2 gupiki. O! I one tu pływają od tej zmiany. One już pływają to autentycznie ze 3 lata. I śmiejemy się za nią, że one są tak brzydkie, że nawet one nie chcą ich zjeść, bo jeden jest jakiś pokrzywiony. Ale to naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia, żeby je wieczorem gdzieś dorywać. No i są senegalusy. Tutaj na górze jest jeden, gdzieś jeszcze jest drugi. To są 2 sztuki tak właściwie ryb, które tu miały być, tylko one nam jakoś tak troszeczkę wolniej rosną, bo to są pożeracze wszystkiego. Nie? No pół kilo dendrobeny można dać dziennie. I... Okej, właśnie. Jeśli chodzi o karmienie, co dostają te ryby? Poza żywą dendrobeną, jakimiś robakami, no bo to staram się, że tak powiem, każdy z nas musi zjeść kotleta, moim zdaniem, nigdy nie byłem wegetarianinem i one też nie są. No to co, standardowo jeśli chodzi o suchy, to akurat z moich, bez żadnego tutaj wchodzenia, to panuje tropical wszędzie.
Staram się tylko mieć tego Tropicala. Słuchajcie, bardzo dobra firma, tylko ważne, żebyśmy po prostu mieli wszystkie pokarmy tego Tropicala i stosowali je na przemian. Cały mój sukces w karmieniu ryb, oczywiście nie tylko które za chwilę pokażemy. Tak. Ja już miałem okazję zobaczyć troszeczkę ryb w innych akwariach, także... Dużo często i Tropicale. No okej, okay. Dobrze, słuchaj, akwarium piękne, my jeszcze pokażemy na pewno jakieś zbliżenia, natomiast cóż, przejdźmy do kolejnych. Zapraszamy, zapraszamy. Okej. Okay. Mieliście okazję zobaczyć wszystko, co tutaj jest w tym malutkim pomieszczeniu, no, no ale i tak akwariów jest bardzo dużo. Natomiast my zatrzymaliśmy się przy chyba dwóch moich ulubionych. Ten zbiornik to zbiornik z samą Garą Rufą. Praktycznie tak, no kilka zbiorników gdzieś tam nie chce się dać wyjąć, ale właściwie sama Gara Rufa. Czyli co, masz tutaj swoje prywatne spa, czy...? Nie, aczkolwiek... Jak dobrze się postaramy i mamy odrobinę cierpliwości, to działają jak w każdym spa. Także nie jest to przereklamowana ryba. Dzisiaj jest oczywiście najedzona, więc... Okej, okay. Natomiast jedna sprawa, która mnie urzekła najbardziej, to jest to, że te ryby tutaj same się mnożą. Same, dosłownie. Czyli same. Mamy i dorosłe, które tu były wpuszczone, a razem z nimi mnóstwo na rybku różnej wielkości. Stado zarodowe to było 6 sztuk. Przywiezione ze sklepu, długo, długo nic, a później jak wystrzeliły, no to właściwie teraz, tak jak widzisz, od najmniejszych po średnie, jak już naprawdę się gotuje w tym baniaku, to staram się jakoś tak na raz z pół kilo i gdzieś tu porozkładać. I wpuścić do innych akwarium. No bo one robią robotę, tu na przykład. Glonów na pewno nie ma. Słuchaj, a co w tym akwarium? Tu mamy Gupika Blusingi plus krewety jakieś takie, odpad od kogoś wziąłem po to, żeby one nie miały wyglądać, one mają tu ciężko pracować i sprzątać ten zbiornik. Są jakieś krewetki filtrujące, ale tak naprawdę to od tego Gupika, czyli od Blusingi, moja miłość do tych ryb się zaczęła, że tak powiem. No właśnie, miałeś trochę tych Gupików, w tej chwili... No w tej chwili to jest mniej akwarium, tak, bo to były same 60-tki. Czyli to tak było podzielone po 5, w sumie 75 baniaków, nie z Gupikami, tylko w najlepszym okresie. Upchnąłeś w tym pomieszczeniu. Tak, to było naprawdę, tu była też półka, tu to było raz, dwa, trzy, cztery, tam cztery, no i tu wszędzie dookoła było grubo. I podmiany, wyobraźcie sobie podmiany co 3 dni w tym wszystkim i każda końcówka do zbiornika inna. Czyli było co robić. Masakra. Okej, okay, widzicie, jakie jest poświęcenie prawdziwego akwarysty. No nikt tego nie zrozumiałby chyba, po co ktoś to robi, prawda? Ten hektolitr odstanej wody. Ale z drugiej strony, kiedy w końcu, wiesz, kupujemy sobie takie ryby, mamy je w akwarium i słyszymy dopiero te historie, to chyba uświadamiamy sobie, ile pracy było włożone w to, żeby nocy, my mieli właśnie te piękne ryby w akwarium. To prawda, nauki szybkiej nauki, no bo wiadomo, fachowców u nas jest niewielu, lekarzy od ryb na palcach ręki, a porad w internecie bez liku, a wybrać tą cenną i prawdziwą jeszcze gorzej. Jest bardzo, bardzo dokładnie, ciężko. Dokładnie. Tak, natomiast teraz pokażemy wam ulubione akwarium Arka. Okej. Arku, przedstaw nam proszę tego jegomościa. Ten jegomość, słuchajcie, to Albert. Właściwie już drugi Albert, no bo pierwszy to był mocno nietrafiony i źle kupiona ryba, natomiast ten jest z nami od chyba roku. Gdzieś koło od roku, nawet może nie, bo troszeczkę krócej. No i jak widzicie, ryba mocno tresowana. Nie wszyscy oczywiście lubią hybrydy. Ale powiem wam szczerze, że ja też nie jestem fanem jakichś zabaw genetycznych, no poza Gupikami. Masz. Ale jak widzicie, robi to frajdę. Jest to ryba, którą można nakarmić z ręki. Można ją nakarmić, można ją pogłaskać.
Są jeszcze tacy, którzy, słuchajcie, jakoś tam ją ćwiczą, głaskają. On aż tak miły nie jest, czasami potrafi dobrze w palcach siepnąć. Mhm. Ale jak widzicie, pokarm bez różnicy. Najlepiej, żeby był tropikala oczywiście, ale czy mu rzucimy, czy mu położymy, czy mu położymy. Podejrzewam, że słuchajcie, dobrą zabawą jest też zrobienie mu takiej sztuczki. I położenie kawałek czegoś na... Już mu robiłem tak, że położenie na szyby, on wtedy pilnuje. Jak potrzebuje, sprzątasz akwarium, no zostawiasz mu rzecz do pilnowania i on wtedy pilnuje. Pilnuje i czeka, aż padnie. Także bardzo fajna rybka. No teraz mu kończę tą górę, bo wcześniej tam były płyty i było brzydko. Mhm. Ciężko. Natomiast on niestety może być raczej sam. Niestety to jest ryba, która wymaga sporego akwarium. Filtracji może nie do końca, bo tu działa tylko Echheim, taki 2-2-4, czyli tam nieduży przepływ, jak widać. Mhm. Natomiast no, baniak raczej spory, moim zdaniem. Żeby on urósł, to tak jak widać, to jest 370 litrów, jakieś takie niestandardowe, kupione, używane i tutaj myślę. Wielu mówi, że nie może być korzeni przy Alberta, przy Flowerhornach, bo często uszkadzają sobie ten gust tłuszczowy. Na górze, moim zdaniem, kwestia przyzwyczajenia, jak od małego się go do tych korzeni przytrafi. Oczywiście nie wolno mu wpuszczać ryb, bo widzicie, on ma takie tendencje do gonitwy i wtedy nie patrzy, co goni. Tak? Także, czy głupi, czy nie. Nie lubi mieć przyjaciół. Nawet narzeczona ma z niej ciężko, więc jeśli chodzi o rozmnażanie, to też ja dopiero się uczę, może się kiedyś nauczę. ale bardzo fajna rybka. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. Również. Słuchajcie, tym kończymy naszą wizytę tutaj u Arka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Dzięki Ci jeszcze raz. Dzięki ślicznie. Cześć. Cześć. Cześć.